W każdej walce z dogmatem lub w okresie walenia się go, niezależnie od naszej woli, następuje powszechny zamęt, utrudniający jakie takie zrozumienie wyłaniających się rzeczy, gdyż następuje nie starcie się myśli z myślą, lecz myśli z uczuciem. Najburzliwsze okresy zarówno w życiu zbiorowości, jak i w życiu jednostki są zawsze okresami walenia się dotychczasowych, absolutnych wierzeń, uczuć. Obrona uczuć nie zna kompromisów i nie zna rozsądku. Stąd bezwładny opór konserwatystów, bo zwykle nie bronią oni myśli, lecz uczuć. Wszyscy jesteśmy dziś konserwatystami, a obrona, ślepa obrona dogmatów, zaciemnia nam obraz. Wszyscy jesteśmy wyznawcami dogmatów postępu, w najfałszywszym znaczeniu tego pojęcia, wiary w człowieka i w automatyzm jego rozwoju, fanatykami dogmatu materii i liczby. Nie możemy zdecydować się na obalenie ich, bojąc się zerwania nas z najdroższymi wierzeniami. Bronimy złudzeń i nie możemy zrozumieć rzeczywistości. Nie potrafimy umieścić faktów w żadnym planie, gdyż każda myśl potyka się o wierzenia, w których nas wychowano i które już nie wystarczają. Rozum pląta się, broni straconych pozycji i drepta w miejscu. Nie możemy uwierzyć, boimy się przyznać do bankructwa wszystkich ideologii. Tymczasem bankructwo to stało się jasne i jedynie pogodzenie się z nim może nam pozwolić na częściowe choćby zrozumienie tego, co dotąd wymyka się naszemu rozumowaniu. Pogódźmy się z upadkiem dogmatów, a pozwoli nam to na stworzenie sobie innych. Jak trudno pogodzić się z faktem, że prawdziwa mądrość i prawdziwa wiara nie są wiarą w doskonałość tego, co raz tam okazało się doskonałym, lecz umiejętnością tracenia wiary w odpowiednim momencie. To także gotowość cofnięcia się zawsze do zera. Musimy cofnąć się do zera i sprawdzić fałszywy rachunek. Jak fałszywy, to widzimy dzisiaj. Staram się zebrać w jedno te strzępy myśli, które nie dają mi spokoju. Wszystko buntuje się we mnie, bo wydaje mi się, że poszliśmy złą drogą i że jeżeli nie zmieni się kierunku, to przyszłość jest ciemna. François de Curiel powiedział raz dowcipnie: natura nie ma praw. To ludzie wymyślili je dla swojej wygody. Dowcip pozorny. Bo dziś wszyscy uginamy się pod ciężarem praw natury i ideologii wymyślonych i zmyślonych przez tych wszystkich, dla których człowiek, ten zwykły człowiek, stał się niewygodny. Człowiek przez wielkie C to największa zawali droga we wszystkich systemach i ideologiach. Uginamy się pod brzmieniem praw, systemów i ideologii, zupełnie już dzisiaj fałszywych. Pędzimy jak maszynista w lokomotywie, wpatrując się jedynie w manometr i w szybkościomierz. I wzrasta tylko ciśnienie, i wzrasta tylko szybkość. Nic poza tym. 4 marca 1943. Przedwczoraj znowu bombardowali Berlin. Między Sikorskim i Sowietami wynikł konflikt. O Lwów. My nie chcemy oddać tego, co w tej chwili nie jest nasze. Bolszewicy nie chcą się zrzec tego, co nigdy nie było ich. Odwieczne rozmowy o ukradzionym zegarku. Oczywiście Niemcy to wykorzystują. Już dziś wielki artykuł w Paryżskiej Zeitung pod tytułem Polnische Schulfall. Jeszcze trochę i Niemcy zaczną nad nami płakać. Zrobią z nas naród umęczony przez bolszewików. I wszystko będzie słuszne. Ale nie będzie słuszne,
bo mówią o tym Niemcy. Teraz kłócimy się o Lwów i mamy rację. Tylko że jak się Anglikom znudzą te kłótnie z ich wiernym sprzymierzeńcem polskim, to nam zamkną buzię i powiedzą Sikorskiemu shut up.